W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jak wykryto Tobie THC na badaniach laboratoryjnych w WOMP, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to jakieś odwołanie ma sens. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci zapytanie mojego widza, który tak najprawdopodobniej zlekceważył problem, poszedł na badania na tata wariata, czyli a nuż się uda. No, czyli tak jak w Polsce, marketing nadziei, a nuż się uda. Prawdopodobnie moje filmiki zaczął oglądać później, bo w każdym takim tematycznym o narkotykach zalecam pójście do WOMP-u totalnie czystym. Oczywiście, jeżeli zamierzasz jakoś odzyskać prawko. I ta sama zasada dotyczy alkoholu. Nie tylko pójście trzeźwym, ale pewien okres trzeźwości, żeby jeszcze próby wątrobowe wyszły jakieś takie w normie, a nie kosmiczne. Zapytanie mojego widza. Witam, oglądam Pana na YouTubie. 3 miesiące temu miałem odebrać prawo jazdy zabrane za jazdę pod wpływem środków odurzających w postaci marihuany. Zrobiłem psychotesty w moim mieście. Moja dygresja, na psychotestach nie sprawdza się poziomu narkotyków we krwi czy w moczu. Pojechałem do Szczecina, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i po wszystkich badaniach wyszło, że w moczu wykryto dodatnio marihuanę, po czym przedłużyli mi odebranie prawa jazdy o 6 miesięcy. Czyli domyślam się, że było negatywne orzeczenie lekarskie z kontrolnym badaniem za 6 miesięcy w WOMP-ie. Czy to jest możliwe? Jak się od tego odwołać? Pozdrawiam. No, czy to jest możliwe? W zasadzie widz sobie sam już odpowiedział na to pytanie, bo widać, że jest to możliwe, no, skoro orzeczeniem lekarskie dla niego, czyli jako kierowcy, było negatywne. Nie mam spiskowej teorii dziejów, raczej nie wierzę, że ktoś w laboratorium sfałszował próbki tylko po to, aby powtórnie przeprowadzić badania lub zabrać jemu na siłę prawo jazdy. Taki najprawdopodobniejszy scenariusz wydarzeń, po prostu najprawdopodobniej mój widz popalał lub sobie zapalił parę buszków, jakąś trawkę parę dni wcześniej i licząc dalej na jakiś łód szczęścia. Czy się odwoływać od tego orzeczenia? No, takie pytanie w sumie zasadnicze. Przypuszczam, że laboratorium jest certyfikowane, ma dobrze udokumentowany wynik tegoż to badania, więc odwołanie raczej tutaj pożądanego rezultatu w postaci orzeczenia pozytywnego nie przyniesie. No tym bardziej, jeżeli na przykład masz identyczną sytuację i jesteś przekonany, że byłeś totalnie czysty, laboratorium tam podmieniło próbki krwi, moczu, no następny warunek, masz parę złotych do wydania, jak również powiedzmy dzień wolny na podróż pociągiem do najbliższego Instytutu Medycyny Pracy. No, zapytasz, czemu pociągiem, czy innym środkiem komunikacji masowej, a nawet samolotem? No bo przecież prawko zabrano Ci wcześniej, czyli albo ktoś Cię musi podwieźć, albo musisz dojechać sam. No i wtedy, jak jesteś taki przekonany do swojej racji, zawsze warto, abyś spróbował. A nuż widelec się uda. Tak czy owak, jeżeli byłeś w podobnej sytuacji, a mimo tego, co mówię, odwołanie było dla Ciebie korzystne, koniecznie skomentuj to wideo poniżej, jakich użyłeś argumentów, w jaki sposób udowodniłeś, że no po prostu pomimo pozytywnego wyniku THC w moczu czy w krwi, Tobie się udało przekonać Instytut, że jest inaczej. Oczywiście, jak Ci się ten filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązał się jakiś problem, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie, Google+, no lub swoim ulubionym jakimś forum. Już teraz subskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej, po Twojej lewej stronie, jeżeli patrzysz przed monitorem i w ten sposób niczego nie ominiesz z najnowszych filmów. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Na zakończenie mojej homilii, mojego kazania musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Ponieważ orzeczenie negatywne, niezależnie od przyczyny, ma jeszcze jedną poważną konsekwencję i z dużym prawdopodobieństwem wydłuży Ci okres zabranego prawa jazdy na powyżej 1 rok, powyżej 12 miesięcy,
co wiąże się dla Ciebie później z koniecznością zdawania egzaminu państwowego na prawko w miejscowym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, czyli w miejscowym WORD-zie. Wierz mi, nie jest to naprawdę łatwe. Z maili, z korespondencji znam przypadki doświadczonych kierowców, zdających ponad 10 razy. No i w sumie wybór, trawka przed badaniami, czy prawko należy do Ciebie. Czy tam dwa jakieś skręty, jointy, czy jak one się tam inaczej nazywają, są warte całej tej mitręgi. Bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo.